Dobra, zaraz zaczynamy. Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry, a moim gościem jest dziś Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry panu. Pani doktor, pacjenci uważają, że lekarze poświęcają im zbyt mało czasu, nie słuchają i zbywają pytania. Z kolei lekarze narzekają na brak czasu i zbyt wiele obowiązków. Tak wynika z opublikowanego kilka dni temu raportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który powstał na podstawie wywiadów z pacjentami, z lekarzami, a także z ekspertami. Zgodzi się pani z tymi wnioskami, czy w rzeczywistości z perspektywy lekarza wygląda to inaczej? Zgodzę się jak najbardziej. Jako grupa lekarzy rodzinnych, którzy działają w Kolegium Lekarzy Rodzinnych, mówimy o tym już od wielu, wielu lat. Cały czas upominamy się o to, żeby mieć komfort pracy, a przede wszystkim rozmowy z pacjentem. Daleko nam do skandynawskiego standardu pół godziny czasu przeznaczonego na rozmowę z pacjentem. To u nas ile jest? U nas jest 15 minut. To jest naprawdę komfort. Czasami dużo mniej. Oczywiście nie wszyscy pacjenci wymagają tak długiego czasu i tak długiej rozmowy. Są wśród naszych podopiecznych ci, którzy chcą załatwić sprawę krótko, treściwie i wyjść do swoich codziennych czynności. Więc my powinniśmy sami dysponować czasem na tyle, żeby można było efektywnie rozpoznawać problemy zdrowotne, je rozwiązywać, radzić, rozmawiać, a także przemycać informacje o tym, jak unikać chorób albo jak utrzymać zdrowie. Bo to też jest bardzo ważne, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tej wizycie. 15 minut to jest sam czas badania poświęcony pacjentowi, czy to jest w sumie wizyta pacjenta, ale także z tym, kiedy pani siada do komputera, musi wypełnić dokumentację. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to dokładnie 15 minut jest poświęcone na całość wizyty, czyli na zebranie wywiadu, wypełnienie dokumentacji, zaordynowanie leków, ewentualnie zdecydowanie o jakichś badaniach diagnostycznych. Jeśli dołożymy do tego kłopoty z internetem czy kłopoty z połączeniami z innymi bazami danych, z których musimy korzystać, lub drukowanie, jak ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga od nas ponownie drukowania zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne dla pacjentów, to ten czas na rozmowę znacząco się skraca. To co musiałoby się stać, żebyśmy osiągnęli ten model skandynawski, o którym pani wspomniała? Żeby to było pół godziny, a nie 15 minut. Musiałoby być więcej lekarzy rodzinnych? Zapraszamy lekarzy. Zapraszamy lekarzy do tego, żeby podejmowali swoją karierę zawodową w medycynie rodzinnej. Chyba największą nagrodą, powiem en bloc, jest to, że we wszelkich ankietach i we wszelkich badaniach pacjentów jednak lekarze rodzinni oceniani są spośród wszystkich lekarzy najwyżej. I mam okazję obserwować na bieżąco pracę lekarzy w różnych miejscach Polski, w tych dużych ośrodkach i w tych małych. Mogę powiedzieć jedną wspólną cechę. Wszyscy pacjenci dają całkowite carte blanche dla lekarza rodzinnego. Ktoś mógłby powiedzieć, okej, lekarz rodzinny to taki trochę specjalista od wszystkiego, to może też specjalista od niczego, ale nie, bo w praktyce dobry lekarz rodzinny musi się znać tak naprawdę na wszystkim, bo to od was zależy, co dalej się z tym pacjentem stanie. Czy on uzyska pomoc w gabinecie, kiedy przychodzi, czy zostanie skierowany na badania, czy skierowany do innego specjalisty. Dokładnie tak jest, rzeczywiście. Dlatego właśnie jesteśmy wykwalifikowaną kadrą medyczną. Dlatego ta specjalizacja jest tak istotna i dlatego cały czas mówi się o medycynie rodzinnej, o lekarzu rodzinnym jako podstawie systemu ochrony zdrowia. Bo dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział. Od nas wymagane jest tak przygotowane dobrze pole doświadczenia zawodowego i wiedzy, najnowszej wiedzy medycznej, żeby podjąć właściwą decyzję. Jeśli mamy za mało czasu, jeśli mamy ograniczenia systemowe, mamy ograniczenia związane z dostępnością do szybkiej diagnostyki pacjentów, wtedy kiedy wiemy, że to jest potrzebne, to budzi to w nas nie tylko frustrację, ale z czasem także wypalenie zawodowe. I to są aspekty pracy, o których mało się mówi w medycynie rodzinnej, ale jeszcze raz wrócę do tego poprzedniego, do tej poprzedniej kwestii, mianowicie pacjenci wynagradzają nam wszystko. A ilu musiałoby być lekarzy rodzinnych w Polsce, żeby ten system funkcjonował tak, jak sobie pani marzy? Co najmniej dwukrotnie niż jest teraz, czyli około 20 000 medycyny rodzinnej, specjalistów, którzy poświęcają swoją karierę zawodową na pracę, czasami w małych ośrodkach, czasami na wsiach, czasami w większych miejscowościach. Dlatego też potrzebne są zachęty dla tych lekarzy, dla tych młodych specjalistów medycyny rodzinnej, żeby decydowali się na pracę nie tylko w Warszawie, w Toruniu, w Bydgoszczy czy w Krakowie, ale także w Rypinie, czy w Prabutach, czy jeszcze gdziekolwiek indziej, w małych miejscowościach, gdzie pacjenci również oczekują pomocy i kto wie, czy nie bardziej oczekują niż ci, którzy mają dostęp do szerokiego grona specjalistów. Czytałem, że jest zainteresowanie, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie byciem lekarzem rodzinnym, ale jest inny problem. Średnia wieku lekarzy rodzinnych to jest powyżej 55 lat. Takie są dane. Tak, właśnie. Jeśli chodzi o średnią wieku w naszej specjalności medycznej, ona nie odbiega znacząco od innych specjalności. Pytanie jest, gdzie są ci młodzi lekarze, którzy kończyli studia. Czy rzeczywiście praca z drugim człowiekiem, który przychodzi codziennie, czasami co kilka razy w tygodniu i skarży się, jest rzeczywiście taką barierą, której nie można pokonać z punktu widzenia młodego człowieka? Nie sądzę. Ważne jest, jeszcze raz podkreślam, wszystkie trudy, które pokonuje się w codziennej pracy z pacjentami, wynagradzane są tym zaufaniem i uśmiechem, podziękowaniami, czasami nawet jakimiś czekoladkami. Ale jeszcze raz powtarzam, nie ma chyba większej satysfakcji dla lekarza, kiedy po drugiej stronie biurka siedzi pacjent, który dziękuje za to, że uratowało mu się życie. Pani doktor, wspomniała Pani o profilaktyce. Jutro w Pałacu Prezydenckim ma być oficjalna inauguracja takiego projektu Zdrowe Życie. Pani z tym programem wiąże jakieś nadzieje? To może poprawić jakość życia, zdrowia Polaków? Chciałabym mieć nadzieję, że tak. Natomiast z doświadczenia wiem, że do tego, żeby namówić zdrowego człowieka do poświęcenia czasu na własne zdrowie, na utrzymanie własnego zdrowia albo na wykonanie jakichś procedur medycznych bez poczucia dolegliwości choroby, wymaga zaufania i wymaga długotrwałych relacji. Nie da się tego zrobić bez lekarza rodzinnego i wydaje mi się, że nawet uruchomienie takich mobilnych punktów, mam nadzieję, że się mylę, żeby było jasne, no jednak nie zmobilizuje ludzi do tego, żeby wykonywać badania diagnostyczne. Tym bardziej tutaj akurat w tym programie, z tego co słyszałam, to wiem o wartościowych badaniach, takich, które pozwolą na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. I to jest warto robić zawsze i wszędzie i niezależnie od tego, czy to jest w podstawowej opiece zdrowotnej, czy też nie. Natomiast inne badania diagnostyczne no, są wykonywane. Naprawdę pacjenci, którzy do mnie przychodzą, mają regularnie wykonywane badania i z tego co wiem, wykonywane one są na bieżąco, także bez uzasadnienia jakiegoś specjalnego, właśnie w celu upewnienia się bardziej pacjenta niż nas o tym, że jest wszystko w porządku. To dlaczego na przykład program Profilaktyka 40+, który był bardzo mocno promowany, nie okazał się frekwencyjnym sukcesem? Tutaj zainteresowanych nie było zbyt wielu. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że został zrobiony poza zbudowanymi relacjami, poza zbudowanym zaufaniem pomiędzy lekarzem rodzinnym i pacjentem. To tego rodzaju programy mają to do siebie, mówię o tych badaniach laboratoryjnych i tych wizytach, które są kłopotem często dla pacjentów zapracowanych, mających, nie wiem, działki albo inne jakieś prace codzienne. Po prostu z doświadczenia wiem, że trudno jest pacjentów namówić, ale chcę powiedzieć też właśnie, że profilaktyka chorób układu krążenia. To jest taki program profilaktyczny, który jest realizowany w podstawowej opiece zdrowotnej. Coraz częściej jest wykonywany w stosunku do lat poprzednich. Ten postęp to jest naprawdę około w tej chwili 10–20% pacjentów w tych placówkach, które wykonują te badania, zgłasza się więcej. I to jest ten aspekt skuteczności, no, takiej ciągłej opieki, której nie da się zrobić przez przypadkowe miejsca pobrań. I to jest budujące. Pani doktor, czego nauczyła nas pandemia koronawirusa? Przede wszystkim ostrożności, świadomości tego, że poza ludźmi na świecie i zwierzętami i roślinami są jeszcze drobnoustroje, których nie widać, a które zakażają. Ale nauczyła nas także możliwości wykorzystywania nowych technologii. Myślę, że ten nowy projekt pilotażowy, który został zaoferowany, co prawda jest zaadresowany zupełnie nie wiem dlaczego do dużych podmiotów, a nie właśnie do małych, tych wiejskich ośrodków, które mogłyby z powodzeniem z tego skorzystać, takiego zdalnego diagnozowania pacjentów, czy też zdalnego rozmawiania z pacjentami, jest bardzo korzystny. I to jest jakby, ja postrzegam to jako korzyść z no, tych 2 lat, tragicznych lat, zarówno w życiu społecznym, jak i zdrowotnym. Więc tego nas nauczyła pandemia. Z jednej strony ostrożności, świadomości istnienia tych drobnoustrojów, a z drugiej strony jednak pokazała też, że można wykorzystywać nowe technologie. W Toruniu rozpoczął się 20. jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej, który Państwo organizujecie. To jest okazja do tego, żeby dzielić się doświadczeniami, ale też rozmawiać o problemach służby zdrowia, tego jak system funkcjonuje? Tak, tak. Rzeczywiście tematyka, która jest podejmowana, jest bardzo szeroka i właśnie dlatego, że reprezentujemy dziedzinę, w której specjaliści medycyny rodzinnej mają znać najnowsze doniesienia naukowe w dziedzinie laryngologii, czyli chorób głowy, a skończywszy na chorobach mięśni czy też chorobach urologicznych. Więc jak najbardziej wszystkie tematyki są szeroko omawiane, te medyczne, ale rzeczywiście no właśnie dzisiaj wzięłam udział też w warsztacie, który bardzo inspirująco podejmuje tematy związane z medycyną rodzinną jako specjalnością i z problematyką też no, kreowania kariery naukowej w naszej dziedzinie. To są obszary, które nas nurtują i które na pewno będą skutkowały stanowiskami Kolegium Lekarzy Rodzinnych i będziemy się wypowiadać w wielu kwestiach. A może sprawią też, że chętnych do tego, żeby być lekarzem rodzinnym będzie więcej. Dziękuję bardzo. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, była gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.